Dzień dobry, Doradko, witam Cię. No, witam Cię serdecznie, Paulinko. Kochani, chciałybyśmy dzisiaj poruszyć bardzo ważny temat, który jest trudny i rozmawiałyśmy na ten temat pierwszy raz, dobre 3 tygodnie temu. Tak, dokładnie. I wtedy postanowiłyśmy, że nie będziemy tego nagrywać, dlatego, że najpierw chciałyśmy sprawdzić, zweryfikować te informacje, na ile one są prawdziwe. W przeciągu dosłownie tych 3 tygodni bardzo się potwierdziły, wręcz rozszerzyła się informacja na ten temat, dlatego dzisiaj mówimy wszystko to, co wiemy na ten temat. Przypomnij, Dorotko, co ty się dowiedziałaś? Pamiętasz, jak do ciebie zadzwoniłam właśnie tak mniej więcej te 3 tygodnie temu z taką informacją, że ktoś z kręgu moich bliskich znajomych jest związany ze służbą wojskową. I no niespodziewanie zupełnie, znaczy były to, zostały jakby z określonych okręgów, z danego województwa, z określonych jednostek wytypowane konkretne osoby. Także to nie było tak, że to wszyscy masowo byli temu poddani, ale były to wybrane przez dowódców jednostki osób, które dostały taką informację, że jadą na szkolenie do określonej stolicy państwa europejskiego i że ma być to szkolenie. Tyle było informacji na początek. No i oczywiście miało to trwać 3-4 tygodnie. I po tym terminie właśnie z tym moim znajomym bliskim się spotkałam. No więc na tyle, na ile mógł, udzielił mi określonych informacji, jak to wszystko się odbyło, gdzie był i co się działo. Okazało się, że rzeczywiście do tej stolicy jednego z państw europejskich dotarli całą grupą, przy czym przeważającą część stanowiły wojska amerykańskie i były określone grupy z całej Unii Europejskiej plus jeszcze Ukraina. Po czym jakby po pierwszym takim pobycie w tym danym mieście, no nie chcę nas używać po prostu po to, żebyśmy mieli większą szansę wszyscy te informacje dostać i żeby to nie zostało, że tak powiem, zlikwidowane. Po pewnym czasie wieczorem zostali wszyscy zapakowani do samolotu transportowego, przy czym były tam kontenery jeszcze, było 10 kontenerów z ładunkami wybuchowymi, z amunicją dokładnie, z tego co dowiedziałam się. No i oczywiście cała ta ekipa nie wiedzieli wtedy, gdzie lecą, ani po co lecą. I nawet osoby na średnim szczeblu nie wiedziały tak naprawdę, co się dzieje, po co tam lecą i tak dalej. Oczywiście nie mieli żadnego kontaktu z rodziną, nie mieli żadnego kontaktu z bliskimi osobami, gdyż musieli zdać wszystkie telefony i nie mieli po prostu możliwości kontaktu jakiegokolwiek. I ku jego zdziwieniu po prostu znaleźli się na terenach pustynnych. Na terenach pustynnych, gdzie warunki tego obozu były bardzo spartańskie, czyli w ogóle nie odpowiadały, jest to osoba doświadczona i po prostu nieraz, powiedzmy, mam relację, jak wygląda zwykła tego typu wyprawa, tak? Natomiast na miejscu się okazało, że warunki są bardzo spartańskie i powiedziano im wyraźnie, że to spotkanie służy przygotowaniom do działań wojennych. Trwało to, tak jak mówię, niecałe 4 tygodnie. No i dopiero już, kiedy byli w drodze powrotnej, zwrócono im telefony. No więc pierwsze, co zrobił, to kontaktował się ze swoją rodziną, przy czym okazała się rzecz bardzo ciekawa, że po jego wyjeździe, o czym też nie był poinformowany, że taka sytuacja w ogóle będzie miała miejsce, bo miało to być zwykłe szkolenie, okazało się, że jego rodzina otrzymała pismo standardowe takie, które się wysyła w momencie, kiedy jest misja.
i kiedy osoba może po prostu nawet być pozbawiona życia. Tam są różne klauzule, klauzule prawne typu odszkodowania, co zrobić na ten i co, czego mogą oczekiwać, gdyby tak się stało i tak dalej. I takie pismo jego rodzina otrzymała kilka dni po jego wyjeździe. No więc no tak to wyglądało. Był bardzo zaskoczony całą tą sytuacją. No ja daję sobie sprawę z tego, że oczywiście nie mógł mi udzielić pełnej informacji, jak to wszystko się odbywało i no wielu tam jeszcze szczegółów uzyskać nie mogłam. No niemniej jednak tak to wyglądało i taką otrzymałam informację, żebym po prostu no bliskim przyjaciołom taką informację przekazała, żeby przygotować zapasy żywności, jakiejś suchego prowiantu, wody przede wszystkim wody. No i jakieś powiedzmy sobie rzeczy, które będą służyły do oświetlenia, czyli zapasy, czy świec, czy zapałek, czy jakiejś powiedzmy sobie innej, czy nafty, nawet do lamp, czegoś takiego. Bo może to w ogóle nie być potrzebne, niemniej jednak no należy się liczyć z różnymi ewentualnościami na takie możliwości. Natomiast jeszcze jest jakby dalszy, jakby tutaj dodatkowo jeszcze była taka informacja, że w momencie, kiedy oni wrócili, to wszystkie służby medyczne, wszystkie inne służby mundurowe i wszystkie służby ratownicze również będą na tego typu wycieczce egzotycznej, nazwijmy to. No także no, widać ewidentnie, że jakieś przygotowania, nie wiadomo do czego trwają. I to jest jeszcze jest jedna informacja taka, że tutaj w moim rejonie zamieszkania, w całym województwie, jest bardzo taka zintensyfikowana sytuacja, gdzie powołuje się żołnierzy rezerwy. Natychmiast, po prostu w trybie 24-godzinnym i to osoby już naprawdę po 50, nawet takie, które już mają problemy zdrowotne, bo tutaj nawet słyszałam, że jeżeli ktoś tam się sprzeciwiał, to natychmiast wysyłano do niego żandarmerię wojskową i to w środku nocy. Także no nie mogę tego pojąć po prostu, co takiego może się dziać w momencie, kiedy słyszymy, że wszystko jest pięknie i różowo i nagle tego typu informacja. No więc no to mnie po prostu, Paulinko, zastanowiło. I no i myślę tak, no, ponieważ no, ja cały świat uważam za osoby bliskie i przyjaciół, no to po prostu pragnę tą informację wszystkim przekazać, tak? Nie po to, żeby straszyć, nie po to, żeby kogoś tutaj, żeby ktoś wpadał w panikę czy coś takiego, no po prostu dotarły też do mnie informacje, że podobnie się dzieje w innych rejonach Polski niż ten mój tutaj. No w związku z tym myślę, że to już nie jest przypadek i myślę, że po prostu kto będzie chciał to wiedzieć, to ma prawo wiedzieć. Dokładnie, dokładnie. Od tamtego czasu, czyli właśnie od tych 3 tygodni, ja nikomu o tym nie mówiłam. O tej rozmowie mojej właśnie z Dorotką. No tak, bo ja cię prosiłam, żebyś o tym nikomu nie mówiła i po prostu, żebyś to sama przeanalizowała i sprawdziła, tak? Dokładnie. Te ćwiczenia Defender Europe. Wszyscy wiemy, że Rosja nigdy na Polskę nie najechała, tylko zawsze przychodziła z pomocą mniejszościom religijnym czy narodowym. Oficjalnie poinformowano nas, że przewiduje się wystąpienia wyłącznie aliantów, no ale w takim razie jest wystąpienie
prezydenta Putina, jest wystąpienie prezydenta Francji, jest wystąpienie przedstawiciela Wielkiej Brytanii, jest wystąpienie przedstawiciela Stanów Zjednoczonych, jest wystąpienie przedstawiciela Niemiec i jest wystąpienie przedstawiciela Izraela. No ale my też byliśmy aliantem. Polscy żołnierze także walczyli. Walczyli i na froncie wschodnim, i walczyli na froncie zachodnim. Walczyli zawsze przeciwko Niemcom. Jak to możliwe, że prezydent Polski nie może zabrać głosu na uroczystości? Nie rozumiemy tego.